Cześć, tu Agata. Zapraszam na recenzję odkrywczego domku od Dumel Discovery. Mam do Ciebie zasadnicze pytanie. Czy subskrybujesz mój kanał? Jeśli nie, to zmień ten przycisk z czerwonego na szary, a ja wtedy będę wiedziała, że chcesz oglądać moje filmy. Dziękuję. Ostatnio na Instagramie w Insta Stories zadałam Wam pytanie, czy chcecie recenzję tego domku. No i większość głosów oczywiście była na tak, więc oto jestem, oto przybywam z recenzją. Na początku powiem Wam, jakie ma funkcje, jaka jest moja opinia, a potem pokażę Wam tutaj te wszystkie dźwięki i co tutaj można robić tak naprawdę. Zabawkę możemy kupić już od około 180 zł, więc jest z nieco wyższej półki cenowej. Jest to interaktywna zabawka dla najmłodszych powyżej 12 miesięcy. W tym domku dziecko znajdzie doskonale mu znane przedmioty codziennego użytku. Urządzenia i rzeczy znajdujące się w domku są interaktywne i wydają realistyczne dźwięki, więc to jest fantastyczne. Maluszek może usłyszeć m.in. dźwięk skrzypiących drzwi, odgłos pracującej pralki czy dźwięk spuszczanej wody w toalecie. Każda z funkcji pobudza ciekawość dziecka i zachęca do zabawy. Ten domek posiada również drugi tryb, rymowanki. W tej opcji zamiast tych realistycznych różnych dźwięków dziecko usłyszy zabawne, pouczające wierszyki, na przykład odnośnie piekarnika, żeby nie dotykać bez gorący, czy drzwi, żeby najpierw sprawdzić, kto jest za drzwiami. Także to jest fajny, pouczający, edukacyjny element. Nie tylko domek, ale również tutaj ten ogródek jest fajny dla maluchów, ponieważ czeka tutaj cała masa atrakcji wdrapująca się na drzewo i zjeżdżająca w dół, na przykład wiewiórka, a to małpka, która się kręci wokół poręczy, niesforny kurczaczek i tak dalej. Oczywiście domek umożliwia zabawę w dwóch trybach, zabawne dźwięki oraz rymowanki. Nie można go wyłączyć, niektóre piosenki lub odgłosy, nie wszystkie, są moim zdaniem trochę za głośne. Do domku dołączone są dwie figurki, fotel oraz taka telewizja, którą też tu można sobie przekręcać. Zabawka jest zasilana na dwa baterie AA. Jeśli chodzi o moją opinię, to uważam, że jest to wspaniała zabawka dla dzieci powyżej roku, dla dwulatków czy nawet trzylatków. Fantastyczne, tyle ile ona skrywa tutaj różnych odgłosów, tych elementów, jest naprawdę fantastyczna. Ja sama nie mogłam się oprzeć, żeby tutaj wszystko posprawdzać i zobaczyć, jak co działa. Co więcej, większość recenzji, które możecie znaleźć na moim kanale, to są zabawki, które dostaliśmy. Tubi Mam nie kupuje zabawek swojemu dziecku. No tak, uważam, że to jest bez sensu, bo wszystkie zabawki, które dostaliśmy, to właśnie na roczek, na chrzciny, urodziny, zawsze ktoś tam coś kupuje i naprawdę ma tego odpowiednią ilość tych zabawek i to jest naprawdę super opcja, więc też się nad tym zastanówcie, żeby po prostu nie kupować jakichś tam zabaweczek dla dziecka niepotrzebnie, a naprawdę nastanie ten czas, gdzie to dziecko będzie chciało, żeby cały czas móc coś kupować. Jest to dość droga zabawka, ale uważam, że jest jak najbardziej warta swojej ceny. Moje dziecko cały czas nią się bawi, to jest zafascynowanie tą zabawką. Dodatkowo sądzę, że ta zabawka może być pierwszą taką zabawką w kierunku zabaw tematycznych. Rozumiecie, czyli nie, że już dziecko bawi się grzechotką, bezmyślnie i tak dalej, tylko zaczyna bawić się w dom i odgrywa różne role. Także świetna, interaktywna zabawka, która już tutaj czegoś uczy. No to co, przechodzimy do prezentacji.
Tam daleko jest pralka, której pewnie nie widać. Ma do tego fajną rączkę, więc też te elementy można tutaj wrzucić, zamknąć, wziąć w rękę i przenieść do innego pokoju, nie martwiąc się, że pogubimy jakieś różne elementy z tego domku. I teraz przełączam na drugi tryb. Bim bom, dzyń, dzyń. Jest ktoś w domu? Nie otwieraj, nie wiesz komu. Siadła ptaszyna przy oknie. Puść ją do środka, nim zmoczy. Jaka tu roku, kiedy polecznie? Gdy skorzystasz z toalety, ręce brudne są niestety. Trochę mydła, ciepła woda, każdej wolnej chwili szkoda. Najpierw zobacz, kto za drzwiami. Ktoś do ciebie czy do mamy? Możesz się wykąpać w wannie, stopy, szyję myć starannie. Możesz kogoś też zaskoczyć, w wannie bitwę morską stoczyć. Nasz przyjaciel ukochany, mały, duży, czarny, biały, nasłuchuje, wącha w koło, z nim spokojnie i wesoło. Ten telefon czasem dzwoni, więc słuchawkę weź do dłoni. Gdy się dzieje sprawa zła, wciśnij 112. Smakołyków zmieści wiele. Piecze ciasta na niedzielę. Nie dotykaj paluszkami. Jest gorący, może sparzyć. Najpierw zobacz, kto kręci bluzą i spodniami. Miesza z wodą i proszkami. Jak czarodziej nasza pralka. Proszę, czyste są ubranka. Zapraszam Was na mojego Instagrama, bo tam macie wpływ na to, co ukaże się tutaj u mnie na kanale. Także dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!